Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z First Bruna. Witam was w odcinku na 2 maja, a dzisiaj jest sobota, 8 kwietnia, więc... No ale mnie, jak ten odcinek oglądacie, mnie nie ma w moim prywatnym domu, więc... Więc tak musiałem zrobić, że musiałem po prostu go nagrać na zapas i tyle. No i dobra, znajdujemy się dzisiaj na żniwach, czyli najciekawsza robota chyba... Gorsza chyba robota na tej mapie ogarnięta, czyli pole numer 30 jest ogarnięte do takiego stopnia, żeby tylko kupić landy i to przeorać. Tak to wygląda. No ale to będziemy orkę robić na wiosnę. I tam w sumie będzie dosyć gruba akcja, bo zaraz będziemy musieli orać i zaraz to w sumie wapnować. No i oczywiście najgorsze co może być, czyli badanie gleby, ale to się jakoś tam będzie dało zrobić. No i dobra, muszę jeszcze sobie mojego tutaj fędziora ogarnąć. Niech on sobie jedzie do mojego leksjona. Nie wiem, gdzie jest leksjon. A, tu już po skalę zaczyna głosić. No dobra, no trochę się będą gonić. Gdzie ten tam znowu baran zarył? W kolejne drzewo. Nie, dobra. To ten pieniek muszę usunąć. A, dobra, to jednak ten pieniek, no tak jak myślałem. A, tam gówna jakieś leżą. Usuniemy sobie to, bo to mi to niepotrzebne. A tylko zawadzają. No fajnie, niby w tym lasku to wyglądało, jak sobie leżało, no ale... Kombajn z tej strony, kolego. No dobra, na razie nie będę im to przeszkadzał. I ogólnie wygląda tak to, że kosimy 3 pola na raz. Czyli tak jak w sumie zawsze, Nicolat na tym samym, Lexon zawsze tu, a Axial i Skania już tradycyjnie na pol numer 12. A ja dziś będę kosił sobie soję, którą siałem w poprzednim odcinku na tym lampsie. Ale to pod końcówką już dosłownie było siane, więc nie każdy mógł... obiadę sobie w kołopier. Nie każdy mógł te pole widzieć. W sumie tutaj praktycznie 3 odcinki pod rząd. Jakby odjąć ten jeden odcinek z siebu, no to praktycznie 3 odcinki pod rząd na tym polu były. No bo było stworzenia i od razu było tutaj na tej lapsie siane. No ale... Nie, były takie dziwne jakieś wiórki leciały, jakby kurczę kropiło. Ooo, panie GPS-ie. Tak sobie ustawię GPS-ka. No i oczywiście tak. I tylko szerokie sobie zmienię. Na 13. A, myszaj już. No i tak będę sobie kosił. Tylko pierwszy sobie kółko zrobię oczywiście. Myślę, że pod skosem będzie najlepiej chyba kosić te pole. To sobie tutaj wyrównam GPS-a, żeby równy przejazd był. O. Tak musi iść. Żeby później nie było, że tutaj jakiegoś małego Żyda zostawię. No więc tak to wygląda. Tutaj dosyć szybko było pole zrobione. Nie wiem ile kasy potrzebuję na pole numer 30, żeby kupić te landy, ale... Ogólnie cały kredyt jest spłacony, bo tego nie powiedziałem. I nie pisałem tego. Tak na przykład tego nie napisałem. I mam 47 krów. 49, sorry, bo się urodziła jakaś. Właśnie, urodziła się krowa. Ta jest sprzedana jakby co? Ta MK jest sprzedana już. Więc... Ale już serwera nie resetowałem. Więc musicie mi na słowo uwierzyć, że ta krowa jest po prostu sprzedana. No i teraz to dosyć dużo tej trawy będą wpierdzielać. W sumie to jest taki okres serii, że to jest wczesna jesień, więc chyba dosypię tylko tą przyczepę TNR-u, co mam i oni już będą musieli żyć na trawie. Oczywiście widać, że krowy nieogarnięte. O, też się moi koledzy ślizgają, więc zaraz sobie to ogarnę. A najlepiej już, bo oni się tam zaraz pozabijają. Masy, masy. Żeby Maseja nie torować, niech on sobie jedzie. Sobie zwolnię kombajn.
i puszczę sobie od nowa. No i dobra. A ci tutaj jak sobie ogarnęli to? A ci się tutaj jakoś ogarnęli chyba. Albo jednak nie ogarnęli. No nie wiem. Tutaj kolega trochę się zakręcił. Ale już chyba powinien ogarnąć, bo teraz już w miarę długi przejazd ma. On tam potrzebuje dosłownie parę ton, żeby być pełny. Tylko, że kierowca trochę lipę odwala. I chyba zrobię tak, że zatrzymam tutaj klasa w tym miejscu. Niech on po prostu mu dosypie i niech on sobie jedzie. I tak będzie chyba najszybszy sposób, żeby to ogarnąć. No bo nie widzę innego sposobu, żeby to ogarnąć. No i 2 maj to już jest w sumie trzeci rok serii. Się zaczyna od tego odcinka. Więc no myślę, że do końca czerwca powinien ogarnąć się z Facebookem. Pod względem odcinkowym. Bo pod względem nagrywania to chciałbym do końca maja się ogarnąć. Przecież teraz 2 razy w tygodniu z Facebookem, więc troszeczkę szybciej. A tutaj już mówię, tutaj tylko te landy wykupić. To 180, 200... Dobra, trochę jednak tutaj trzeba wypierdzielić tej kasy. No i potem, oczywiście jak się zrobi te pole, no to na kolejny sezon będę 6 walczył. Z 6 będę walczył. No i tu będzie 6 pierwszy sezon, tu będzie 2. No i to tak jakoś wyjdzie tam. I 16 na ostatni sezon się zrobi. Czyli chciałbym na ostatni sezon 16 zrobić, że... Zrobić? Skosić soję? I w sumie nie wiem. Skosić soję i chyba jeszcze jeden sezon, ten ostatni, czyli ten już taki prawidłowy, gdzie na wszystkich polach będzie soja. Żeby zobaczyć, ile tego fizycznie było. I tak chyba trzeba będzie zrobić. I dobra, a ja wracam sobie do John Deere'a. Wszystkie kombajny ogarnięte, więc na spokojnie. Powiem wam, że trochę daje tej soi. Nie wiedziałem, że aż tyle będzie tej soi. Sobie tylko DAFA ogarnąłem. Ale to najwyżej będziemy robić starym sposobem. Nierealnym, ale... Ja po prostu będę teleportował na silos, wysypywał i wracał nim, tak? No, bo ta seria to tak... Nie do końca była realna. Zresztą... Tak full realnej serii to chyba u mnie nie było. Zresztą to już nawet widać po prędkości, że jadę 17 na godzinę kombajnem, gdzie to jest w ogóle nierealne. Więc jak sobie pozwolę sobie tepnąć, no to myślę, że chyba wielkiego problemu nie będzie o to. I teraz chyba będę musiał się wysypać. Będzie chyba najlepszy sposób, żeby się wysypać. Znaczy nawet dosyć te pole jest. Tu było chyba z 7 hektarów, z tego co pamiętam, więc nie tak mało. A już na chwilę obecną mam skoszony 20. 20 hektarów jest skoszone, a tu, powiedz szczerze mówiąc, to wielki ciul jest skoszony, nie? No tu jest trochę pokoszone, tu jest trochę pokoszone i tu jest trochę pokoszone. I tu już jest 20 hektarów. Więc nie wiem. No nic przecież przed odcinkiem nie kosiłem. Wow. Dobra, jak tam sytuacja z Axialem wygląda, bo ja nie chcę, żeby oni się potłukli, tak jak zawsze to robią. Dobra, Axial stoi, a ten ile ma? Dobra, czyli ten pod tym zbiorniku już będzie jechał. 52. Będziemy 75. Więc może się nie zabiją. Oczywiście tu będzie wapnowane, więc... W sumie mogłem już te jara sobie ogarnąć do wapna, ale jeszcze nie czas. Dopiero jak będzie skoszony. Dobra, tutaj sobie ten powinien walczyć. Lexion. No ma 73%, więc już teoretycznie powinien być ciągnie tutaj. Ale on się nawróci i dopiero będą się sypać, więc ja nie będę na to patrzył. A tak to jest wszystko odblokowane. Oni się sypią już. Axel się sypie. Dobra, więc będzie tutaj ogień na tłoki zaraz. I teraz jak to wygląda?
Axial ma 17 ton, a ten ma 63. To będzie 10, czyli będzie 80 ton, czyli tona powinna zostać w kombajnie. Coś takiego. Kurde, fajna miotrka by są była. Tylko że jak ja chudy wyłączę, to pewnie będzie widać tam. Ten napis pewnie będzie widać, tak sobie myślałem. Więc nie zrobię tej miniaturki. Ale to po odcinku się oda. No i dobra, poszli szybkie i wściekłe. Dobra, co on odjedzie? Ten zanim się złoży i odpali. Dobra, nie zabiją się. No, idealnie wyszło, bo myślałem, że się pozabijają, ale jednak jakoś się udało. Ale za to ci się pozabijali. No niestety tak to jest z tymi cosplayami. Gdzie się posz, synek? I dobra, teraz muszę czekać, aż on się tutaj ogarnie. I podjedzie. Nie chcę go puszczać, żeby on tam się zaraz nie zaczął nawracać i znowu się nie będą tłukli. Więc ja chcę tutaj sobie odsypać ze 2 tony. A tak myślę, że do 12 ton i go puszczę. Dobra, za oknem elegancko. Dobra, w sumie możesz ruszać. Nawet trochę przytrzymałem go, bo 10 ton już ma. Ale nieważne, ważne, że ogarnięte jest. I oni sobie tu będą działać. I tak to wygląda. Oczywiście różne odcinki stwierdziłem, że będę godzinne robił. No, bo krótszych nie opłaca się. Poza tym ja i tak muszę wtedy, bo ja staram się jeden odcinek ze żniw robić i tam prac pożniwnych około 2-3 odcinków. No teraz staram się 2 robić, żeby tam w jednym wiadomo jakieś wapnowanie i kawałek siewów, a w drugim na przykład jakaś orka po kukurydzy i siewie. No ja pierdzielę, no nie zacznę kosić, nie? No nie zacznę kosić, no bo z cosplayami to jest tak, że się nie da zacząć kosić. Z cosplayem się nie da zacząć kosić normalnie. Bo oni się tu ciągle tłuką. Dobra, ostatnie zdanie kombajnu. Ja muszę niestety tak to zrobić. Nie chciałem tak tego robić, no ale muszę. Muszę kombajn wyłączyć, wysypać, chociaż na szczęście to jest New Holland, więc on szybko sypie. Więc dużej straty czasowej na odcinku nie będę miał. No ale to już zawsze jest przestój, tak? No i dobra. I teraz muszę znowu cofnąć, puścić go. On na tych krótkich jeszcze tutaj zbiornik będzie miał. Więc znowu się pozabija. No ale na tym długim już sobie ogarnię to jakoś. No i dobra, i ty musisz tutaj niestety stać, kolego. Dobra, może być i da. Tu chciałem się przeciąć. Też niekoniecznie tutaj, ale... Ale mówię, że nie będę dalej jechał. Nie chciałem tu nawracać też, więc stwierdziłem, że przejadę się tak. Skoro GPS-a mam ustawionego, no to się... To zaczęło go tylko kliknąć. No i tak sobie będę kosił tylko. Chyba pierw tą najdłuższą stronę wykoszę. Tą prawą stronę, a później na koniec będę tutaj sobie walczył, więc jakoś nie wiem jak to potnę. Może w oczko. Może co drugi przejazd, czyli w oczko tutaj sobie przejadę do końca i wtedy cię będę zawracał i to będę zagarynął. I chyba tak chyba będzie trzeba zrobić. No bo jakiegoś innego takiego sensownego tutaj sposobu nie widzę. A znów na pusto tam jechać i się przecinać nie ma zbytnio sensu, więc... Dobra, Axel jest znowu pełny i oni się zaraz znowu pewnie pozabijają. I tu jest jakaś gorsza... O, w sumie nawet ziemi nie sprawdzałem na tym po... A, jednak sprawdzałem, dobra. Dobra, Axel musi być rozładowany, więc on sobie tam na spokojnie się kiedyś rozładuje. Tylko prędzej Scania, nie wiem czy ogarni. A dobra, Scania jest tam, więc powinni się ogarnąć.
O to mi chodziło właśnie, żeby co drugi przejazd robić. I wtedy wiadomo, już będę na tamtej stronie, to jak będę wracał, to już będę zaciągał te przejazdy. Tylko pytanie, czy mi starczy miejsca, żeby się przeciąć do końca pola. A jak nie, no to... No to się pojedzie wysypać tu. Bo w sumie dosyć daje ta soja tutaj na tym... Na tym ile tutaj. Tutaj na górce, jak jest lepsza ziemia, no to już zaraz widać, że do zbiornika to świeci. I chyba... No, dwa kółka i będzie pełny zbiornik. Znaczy, no nie kompletny cały, ale... Ale wiadomo, że będzie. 43% powinno być. Coś takiego. Chociaż teraz przejazd będzie krótszy, ale po lepszej ziemi, więc to tak... To tak też trochę inaczej będzie. Teraz będzie niby przejazd krótszy, ale po lepszej ziemi, więc... Więc powinno dowalić fest do tego zbiornika. Dobra. Trochę za szybko puściłem przystawkę. No, header za szybko puściłem, tyle no. Przyzwoniłem w most, no i tyle. I teraz trzeba się pozabijali, czy nie, normalnie aksel sobie działa. Dobra, niby żyją. Dobra, Scania pojechała na zboże, znaczy na ten, na skoszone, a Case kosi dalej, dobra. Więc oni się nie pozabijali, ale za to chyba się... Chyba się Lexan zabił. No niech on sobie kosi, ale Lexan stoi. O dziwo. Więc oni się chyba pozabijali tam. Więc zaraz dojadę do końca i muszę iść to zweryfikować. Ale na pewno się... O, zapis przy okazji. Na pewno się pozabijali, no bo stoją w miejscu. A monitor żadnego, że się zablokowało albo co. Więc to tak... Widzicie, trzeba na okrągło obserwować tego kursleja. Dosyć daje tej historii, jakby nie wie. O, teraz dopiero ześliży się, no bo oni się już obalają tutaj. Teraz wyskoczył on ze śliższe, bo... Bo jak on go już całego obalił. Oni się prawdopodobnie sypali do tego. Do tego ten tego tutaj przyblokował. I on teraz będzie gonił Lexana, żeby wysypać. Tak na pewno jest. Tak, to ja się nie tepnę. No i dobra, ostatni przejazd i będziemy sypać. I będziemy sypać drugi zbiornik, czyli to będzie, kurde, około 30 ton. 30 ton? A tak powiem... Szczerze mówiąc, to ja tu wielki ciul skosiłem tego pola. No bo co, ja tu 4 przejazdy w środku pola zrobiłem i raz w koło, nie? A tam miałem chyba z... 15 ton chyba. Na około, nie pamiętam szczerze mówiąc. Ale tutaj będę miał 20, więc już trzeba będzie chętnie sypać. No i to trzeba będzie skosić i tyle. To już powinien na zbiornik zabrać te po lewej. Chociaż nie mówione. Przecież nie wiem, co jest przejazdów. Jak będzie 4, no to wezmę na zbiornik, a jak będzie więcej niż 4, no to niestety nie wezmę. No dobra, no zaraz pójdę odblokować tego masa, ja tylko zacznę sobie sypać John Deere'a, żeby już nie czekać. Widzę, że on się tam zabił, o New Hollanda znowu, ale no... Co ja za to mogę? Co ja za to mogę, ja nic za to nie mogę. No niestety będę się zobaczył na pusto wrócić. No bo tutaj bym musiał zacząć teraz od tego przejazdu i tutaj tam jechać, ale to znowu zostało... No ale... Ja muszę zacząć, co oni tu odwalili. Ale New Holland w konia wykiwał tego Maseja. A jak go wykiwał, ty? Ciekawie. Ale no nie no, zaraz to ogarnę.
Robię tak, o. I tu postawię nim Holanda i niech stoi. A Masy sobie tu ogarnie podjazd. A ten zarył w barierkę, przyjaciół. Więc bardzo ciekawy. Muszę go przestawić przez tą barierkę, bo on nie przejedzie. No i dobra, jak to wygląda sytuacja z Masejem? Masej ogarnął? Ogarnął, dobra. W sumie na styk podjechał, ale no dobra. Niech on się po prostu już wysypie, ten New Holland i tyle. Bo on go jeszcze przestawił w ogóle. Bo ten New Holland w ogóle inaczej stał. No ale dobra, to już mnie tam nie interesuje, co on tu zrobił. Ważne, że wysypał go. I mogę go puścić dalej. I teraz, no właśnie, tak sobie myślałem, że on odjechał, a Scania podjeżdżała. I ja już wiem, co tu się stało. No ale dobra, Scania powinna ogarnąć. Drugie kółko. Dobra, sypią. Więc ja idę do mojego John Deere'a i jadę sobie dalej kosić. Teraz monit będzie świecił cały czas, że wymaga rozładowania, no ale dopóki oni się tam nie wysypią, no to będzie mrugać mi to cały czas, niestety. Jo! Na trzy przejazdy to jest, bo tu jeszcze dwa przejazdy będzie w prawo, z tego co widzę. No jest 19.03. Telefon można w sumie podłączyć, ale ten... Po odcinku. I tak sobie myślę, że ja tu będę jeszcze ogarniał sobie ten save dzisiaj. Czy mi się uda dzisiaj jeszcze nagrać jakiś odcinek z Felsbruna? Teoretycznie mógłbym. No i wtedy Felsbruna by miał zaliczonego do końca maja... do końca maja, co ja żem powiedział? Do końca majówki, do 5 maja. Ten odcinek kolejny będzie na 5 maja już, więc no spokojnie. Ale wolałbym w sumie, może jakby się udało do majówki nagrać całą serię. Chociaż teraz od poniedziałku, od wtorku do roboty, więc troszeczkę ciężko z tym. No ale to się da. Odcinki są na zapas nagrywane, więc... No, więc jakoś się da. Gorzej z 22 jest ponagrywać, chociaż Ellengrad, jeden odcinek, czy dwa. Dwa odcinki Ellengrada muszę nagrać, więc... I chyba jeszcze za dwa odcinki... I dwa odcinki chyba nagrać jeszcze... M-Clicka i chyba będę już miał do połowy maja ogarnięte, czy jakoś tak. A nie wiem, jak to z Hoyt Baleronem wychodzi, bo... Bo Baleron jest dosyć... dużo częściej na kanale, więc nie wiem, jak to tam wychodzi, ale mam chyba do 18 kwietnia, jak na razie nagrane. A jak to dalej wychodzi, to nie wiem. To wszystko zależy, czy będzie seria z fletów, czy nie, tak? Bo jak się flety uda nagrać, no to się uda, tak? A jak się nie uda, no to się nie uda i tyle. A jak się nie uda, no to wiadomo, no to mam w zapasie American Trucka nagranego jednego. Więc American tak przynajmniej żeby raz w miesiącu był, nie? Tak planuję. Bo miałem co 2 tygodnie z 15. Chociaż to z tą 15 też teraz nie wiadomo, no bo został mi jeden odcinek, a Kruk nie wiem, czy będzie chciał iść, czy nie. Z Krukiem też różnie bywa, więc... Więc to wszystko jest takie niedograne. Bo wiadomo, że jak ja na single, to ja okej, wiem, że muszę iść nagrać odcinek i tyle, tak? I sobie idę i nie muszę się o nikogo prosić. Dobrze, że 17 mam nagraną, kurde, do 2 czerwca, więc... Więc z tym nie muszę się martwić, 17. To jest jedyna chyba seria, którą nie muszę się martwić. Bo mam zaplanowaną dzisiaj dopiero 6 odcinek, bo jak ja nagrywam 6 odcinek, a mam nagraną do 14, czyli na 2 miesiące do przodu. No ale zaraz w maju będzie miał kruk matury, nie matury, tylko ten egzamin z poklasisty i to tak też będzie pewnie nie mógł grać. Więc to też tak jakoś się tam z czasem wyjdzie, że zostaną nam tylko pewnie ze 2
dwa, może trzy odcinki na zapas. Chociaż ja tam nie wiem, jak to wyjdzie, no z tego co nikt chyba nie wie. Tego chyba nawet sam klub nie wie. No ale wiadomo, o co chodzi. I ja mam czasu w sumie najwięcej to w piątki i soboty. No niedziela to tak nie do końca. No niedziela to tam ci zawsze gdzieś z rodzicami na obiad się wyskoczy. Do restauracji jakiejś. I to tak nie bardzo z tym czasem, no ale... Niedziela to ogólnie timelapse'a nagrać, to tak, ale głosowy to nie. Timelapse'a jeszcze okej. Okay. To jeszcze idzie ogarnąć timelapse'ika sobie jakiegoś, nie? Tutaj? Tutaj. A co miałem robić? Nie. A miałem spać? Nie. Bo za 3 godziny leci. Serial. Ale tobie tak się w dzień nie chce spać, nie? Nie. Mi ja nigdy nie spałem dzień. Chyba, że już naprawdę mi musi przywalić jakoś. Bo są fajne. Miejmy nadzieję, że ten cukier wyjdzie w ogóle, nie? No. Tak? Bo jest on do odebrania, nie? Czy nie? No, chuj, odpowiadaj, wyczorek. No ja nie. To jest sama sobie wypadnie. Wtedy o. Wiem. O 22. O 22. O 21 leci powtórka. Więc możesz to oglądać, ale nie musisz. Więc tak to wygląda. Uda mi się ten klin skosić na tym zbiorniku? Fajnie jakby się udało. Aksel musi być rozładowana. A, on się tam kiłką. Dobra, uda się ten klin skosić, bo jeden przejazd został. Ja i teraz nagle wszyscy muszą być rozładowani. No to w sumie ciekawe tak. Patrz, nie zmieściłem. Jaki niepad. Nie mogę ten jeden przez mniej zrobić. Wtedy nie zmieścił. W sumie mogę tego poprzedniaczka tutaj mojego nie robić. To wtedy na pewno nie zmieścił. Dobra, tego tutaj trzeba ogarnąć. Teraz rozpocznij kurs i oni się tutaj mieli ogarnąć. Dobra, jedź tam. Dobra, on tu ogarnie. Ten też się wysypuje, ten też się wysypuje. To tak daleko. To jest za daleko na nieporadek, musi być 9 co. Dobra, jak mi się wysypie, ja nawet słyszę po dźwięku. Jeszcze 6 tam zostało, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, masy pojechał. Więc o to chodziło. Ja pojadę od tego klin. Kosić. Chociaż nie chciałem tego robić, ale tak musi być.
A tutaj też dwa szybkie przejazdy i dojazd skoszony. Ten cztery w środku i... Kurde, nie wezmę tego. A to na tym już chyba dużo nie zostało na księżyce Cenyxa. Więc no, dosyć mało tego towaru. Nawrotka. Dobra, dobra. Ty. No dobra, kładę ten przelot. No. I w sumie jak to skoszę, to się tepnę ciężarówką na dół, wysypię i wrócę i chyba tutaj zacznę tą trójkę owsem kosić. Owsem? Nie. Nie wiem, co to jest na zasiane. Jakieś zboże tam było zasiane. Rzepak. No to niezłe zboże, wam powiem. Nie wiem, nie pamiętam sobie, co tu siałem. Ale już sobie przypomniałem. Jak klikłem sobie tutaj. No i wtedy Lexen jak skończy, to się go przestawi na 21. Zrobię mu kurs na 21, na koszenie. I on tam sobie będzie kosił, a ja tu już do końca odcinka będę walczył z górą. Więc poza odcinkiem będę miał do koszenia to tylko tutaj tą jedynkę i dwójkę. No i tutaj te pod górami, no bo raczej CR nie skończy, to jest raczej pewne. Że on tego nie skończy na tym odcinku kosić. Więc poza odcinkiem będę miał do dokończenia jedynkę. O, lapis. Lexen zaraz będzie kończył. No, akcja akurat skończy przez cały odcinek, do końca odcinka. Powinien w miarę się uwinąć z tym koszeniem. Jeszcze już ma pół pola w sumie skoszone, chociaż teraz troszeczkę krótsze mu się zaczynają. Chociaż tu się jeszcze wydłużają. Ale tu się już od tego przejazdu będą skracać, więc to już mu tam w miarę pójdzie. Lexenowi się teraz fest skróci przejazd, więc... Lexen ma tam około 10 minut i będzie miał skoszone. Więc to jest bardzo dobra wiadomość dla mnie. No i wiadomo, po odcinku będę musiał tutaj ogarnąć po te trzy pola pszenicy. Po kukurydze co było. Będę musiał je ogarnąć. I tak będzie. No. I tak będzie musiało to być zrobione. A w kolejnym odcinku będziemy się widzieć już chyba na... Oj. Na wapnowaniu. Czy na wczesnej jesieni się będziemy widzieć, ale na wapnowaniu. Nie wiem, jak to wygląda z wapnem na tych polach. Więc muszę sobie zobaczyć. Azot, pecha... No, już by się nadawało do wapnowania. 5,5 nawet jest miejscami, więc już tutaj też można wapnować. No to duże na pewno będzie wapnowane, bo to jest 5,25, no to już nie ma opcji, że nie. Tutaj będzie na pewno wapnowane, a tutaj jest... Co tu jest? Ta nie. Szóstka tu jest, no to nie wiem. Pomyśl nad siódemką, ale te dwa na pewno będą do wapnowania. Tu jest szóstka będzie po skoszeniu. Też chyba będzie można to capnąć. Tu jest 6,50, więc te pola jeszcze wytrzymają sobie dwa sezony. I chyba na ostatni sezon tylko będzie trzeba wszystko zwapnować. Bo to wiadomo, po swoje też trzeba będzie zwapnować. Więc roboty będzie co niemiara z tym wapnem, ale to Steyer sobie ogarnie. Steyer sobie będzie wapnował. Fendem oczywiście wapnęło, tak? Tutaj na tym dużym na pewno będzie Fend walczył. Tu będzie Steyer walczył i tutaj też będzie Steyer. W sumie jeszcze nie wiem, no. Do tego czasu to jeszcze trochę czasu brakuje. A ja mam ostatni przejazd. I Sawyera raczej nie wejdzie, bo tam już jest chyba pełno. Zaraz muszę ogarnąć jeszcze Lexena. Tylko sobie już podjadę do kombajna. Axel się wysypuje, więc nie ma problemu. Skania jest pusta.
Dobra, on musi się wysypać jednak. Dobra, masę jedzie się wysypać, a w binach już wygląda to tak, że mam 240 jęczmienia. 160 owsa? Wow. A owiec gdzie jest? Owiec jest tutaj. I tutaj. A, bo dwa pola są owsa koszone naraz. Więc ciekawy. 17, o, to powiem wam, że trochę dało nawet tej soi, jakby nie było. I na pewno to nie wejdzie na przyczepę, więc to już z góry wiem, no bo ja się spałem chyba 3 razy po 20. Raz był na pewno pełny zbiornik, to pamiętam. I potem było 20, no to już jest, kurde, 49. Ponad 50. I jeszcze pierwszy był tam chyba z 15, więc... Więc tu już jest na pewno... Wejdzie to 17 ton, czy nie? Ile tam jest? 60. Ty, no wejdzie na styk. 77 ton będzie. Jakie jaja. No i dobra, ten ile ma? Dobra, wyślę go w sumie do domu. Bo jak go wyślę, to wtedy odblokuję sobie tutaj tego. Kombajn. A on sobie ładnie pojedzie już do domu i będzie miał. On teraz będzie tańcował i szukał punktu pewnie, tak? Dobra, znalazł. Więc ja szybko jadę kombajnikiem, żeby mu tu nie przeszkadzać. Ja jestem spierdzielem. Niby pisze, że 12 minut mu zostało. Chociaż w sumie to jest kurspek, tam tu będziemy trochę kręcenia, więc może tak być w sumie. A ten tu jeszcze do tego supa nie dał. Ten ma niby pół godziny jeszcze koszenia, ten ma 20 minut. Ale tutaj będzie zaraz konfrontacja, chociaż nie powinna być. Bo on powinien masę i ogarnąć do końca przejazdu, tutaj Holanda wysypać. No ale ja tam nie wiem. Zależy jak szybko podjedzie, tak? Jak szybko podjedzie, to ogarnie. Jak podjedzie pod końcówką, no to znowu będzie Damian Petrow konfrontacja tam. No ale teraz znowu... Cindel mi się znowu zablokował. On coś tu punktu swojego nie może znaleźć. No dobra, no to pomogę koledze troszeczkę. Cofnę nim. Na punkty jazdy i dobra, i dobra. Mam muszę zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja z Masejem. Dawaj Masej, dawaj, 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 nie ma czasu. Dawaj, 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 nie hamuj. No to jednak nie zdąży, jak ja widzę, jak on podjeżdża. To trochę pomogę tutaj koledze. Żeby nie było. Dobra, na szczęście niech ona szybko wysypuje, więc mogę sobie pozwolić na takie sypanie na tym krótkim przejeździe. Na przykład klasem już bym tego nie zrobił. I te 9-9 to ma tak sobie na styku ustawiony. No i dobra, teraz już nie powinno być problemu z Masajem. Niech on powinien nawrócić, a on powinien już odjechać. Powinien odjechać, ale... Coś tak chyba nie bardzo. To nic. Nie chcę po dobroci, co? Nie Holand będzie mu tu napierał. Dobra, w sumie jak ty sobie oczekujesz, no to mogę ci sobie osunąć i stać tutaj. Dobra, przecież nie będę biegł taki kawał do góry. Wsiąść do pojazdu, byle jakiego. Do John Deere'a najlepiej. I akurat się udało pełną przyczepę z tym wyciągnąć. Soi, nie spodziewałem się. Myślałem, że troszeczkę więcej będzie tej soi. Ale wiadomo, te 77 ton razy... No to jest ponad 100 tysięcy, tak? Rzepak też bardzo ładnie tutaj sypie, więc...
Tego rzepaku też będzie tu dosyć dużo. Nie będą to małe ilości rzepaku. Wiem, widziałem, że Ersa też się ślizga. Może ogarnę pracownik. Fajnie jakby ogarnął. Bo ja bym chciał ogarnąć sobie tych pracowników na dole. Bo... I dobra. No ja powinien zakończyć sobie mój... Jak on ma? Case dojechać? Dobra, a te tutaj znowu świrują pawiana. Ja. Mogłem się tego spodziewać, że na krótkich to będą jajca. Że on nie zdąży. To musi być takie długie, długie pole, żeby on nie zdążył nieco podjechać, tak jak tutaj na przykład. Dwunastka. Bo tak to oni tutaj mają dosyć problem, pracownicy. Ale dają radę jakoś. No ale zawsze to jest trochę lepiej niż jak ja bym miał podjeżdżać. Ja bym się zajechał, jakbym miał do każdego kombajna stosowna podjeżdżać. Dobra, pojedziemy tym pędem. Dawaj, dawaj, dawaj. Wiem, że muszę stać, ale... Ale tam... A, dobra, właśnie znałem co robi ten. Ale ogarnia, dobra. John Deere też ogarnia, więc John Deere niech sobie kośnie na pracowniku, nie będzie stał przynajmniej. A ja trochę sobie podbieram teraz od niego. No i dobra, 11 ton wysypamy. I teraz jestem tu. I ciekawe, czy on sobie odjedzie, czy będzie stał. Będzie stał. No tak, stoi, no tu. Z tym, że trochę po wsi przejechać, ale nie mam ugniatania włączonego, więc nie ma problemu. No i dobra, i ogień. I jedziesz te 7 minut ostatnie. 7 minut, czyli to będzie 49 minut, czyli będzie spoko. A tutaj owiec będzie skończony na tym odcinku, bo 15 minut jeszcze. 17 niby pokazuje, no ale mogło tak być, może tak być w sumie. Nie mogło tak być, tylko może tak być. No i wtedy wiadomo, niech Holandczyk jak skończy, to go przedstawię tutaj na 26. Ja sobie tu będzie walczył, tego już się skosi na odcinku na pewno. Więc na pół odcinku zostaniemy tylko do skoszenia te dwa pola w sumie. W całości, przypominam. A tutaj będzie zaczęte i tu będzie zaczęte na odcinku, więc... Więc poza odcinkiem będę miał takie w sumie dokończenia bardziej. Się wszystko da. Ojej, nie będzie pojechał. Super miejsce w sumie sobie wybrałeś do oczekiwania. Koło drzewka. Ale jakbyś stanął tak, to by było ci dużo wygodniej, kolega. Ale dobra, on tu ma teraz już objazd w koło. No. W koło supa. Właśnie nie pamiętam, czy ja powiększałem ten odcinek, czy nie powiększałem, ale jednego nie powiększałem. A myślałem, że go powiększałem. Mógłbym trochę podmalować, żeby tego osa nie było widać. Ale czy mi się chce? Myślę, że nie. Prosto w tego zarąbu. Prosto w sup. Ile ma aksjal? 19 ton, dobra. Więc muszę tutaj koledze trochę pomóc. No nie, zapomniałem, że muszę dostać punkt trasy. Znaczy nie zapomniałem, tylko wiedziałem, tylko on teraz będzie pewnie... Musi tam pojechać, zawrócić, a idź pod taki robot. Dobra, poczekam, bo akcja, żeby tutaj go wysypać. No i nie gadaj, że on specjalnie tego supa jeszcze będzie jechał. No debil, no debil. Bo ja miałem za ten słupek go przestawić. Ręcznie. I on wtedy by sobie ogarnął, ale no dobra. Dawaj, 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 bo kombaj stygnie. A ja chciałbym w tym odcinku jeszcze skończyć tą dwunastkę. Pomocnik sobie ma pełny zbiornik? A, to John Deere, dobra. To zaraz, 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 kolego. Jak John Deere, to zaraz.
Jak rządy, to zaraz. No i dobra, ty się tu syp. Na razie nie będę puszczał współpracownika. A ten zarypał w... Super! A ten podjechał do nowego, dobra. Czyli sobie tak... W najgorszym możliwym momencie zaczął podjeżdżać tym fendem. Ustawił zadanie kombajny i tyle. I w sumie go zostawię wyłączonego już kursplaya, bo nie będę mu tutaj odpalał, bo... Bo on będzie tu więcej się klinował niż... A tyle to już powinien tutaj zmieścić ten zbiornik. Ten zbiornik już nie jest aż taki mały, to nie przesadzajmy. No i dobra. Fent niestety musi tutaj stać. A ja go jednak nie zatrzymałem. Ja mu tylko usunąłem zadanie kombajny. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Myślałem, że klikłem zatrzymaj, ale jednak chyba nie. No i dobra, on tu na razie stoi. I jeszcze muszę szybko sobie ogarnąć. Dobra, ten pojechał, więc kombajn musi ruszyć dalej kosić. A ja muszę szybko sobie ogarnąć tą rzecz, czyli tak. I tak. Pole numer 20. I ta idealnie się rozpiekało silosu. Tylko muszę leciutko podjechać kawałek i już jestem na silosie. Więc teoretycznie w tym odcinku wszystkie uprawy zacznę kosić. Oczywiście wszystkiego nie skoszę. No, owiec będzie w całości skoszony, owiec i jęczmień będzie w całości ogarnięty. Ale rzepaku zostanie tylko jedynka. Bo tutaj, nie wiem, tu może być połowa pola skoszona. Dobra, F11 i szybko. Teleport, pole numer 3. No, na środku pola się tepam, bo zawsze na numerku się tepa. I teraz sprawa wygląda tak, że Jundir jest popsuty, więc muszę go wysypać. Nie wiem, czemu on tak ma zrobiony, że on tam się sypie do 20%, do 80% i wtedy rusza od razu. Rurę składa, nie wiadomo czemu. Nie wiem. Dobra, ten sobie kosi. Skania pojechała, Jundir sobie czeka. New Holland ma 23%, więc on tutaj sobie dojedzie do końca i będzie zawracał. Dobra, tutaj ten powinien ogarnąć to na zbiorniku. Jo, on ma 6 ton, no to ogarnie. Więc mogę zrobić tak i może uda mi się skopiować kurs od Arsatel. No i dobra, i tak go zostawię tutaj na wyjeździe, bo ja muszę się tu wysypać, ustawić kurs. To zanim ustawić kurs, no to tutaj wyjadę ciągnikiem i popuszczę go na silos już. Fajnie to wygląda. Wiem tak, że John Deere już na pewno wysypał. Więc lecisz dalej, mordeczko. A ja wracam sobie szybko do Lexiona. Na sekundę, żeby go tutaj ogarnąć. Dobra, zatrzymam kurs. Usunę kurs. No ja zawsze jednorazowy kurs robię, ja nigdy go nie zapisuję, no bo nie chcę się go zapisywać. A poza tym wtedy szukać na tej liście to jest bez sensu, ale to kliknąć to raz, dwa jest. Kiedyś się bawiłem zapisywania, ale teraz to... Teraz to tylko zapisuję kursy na skupy. No i na odwóz od spół, tak? No to są w sumie dwa najważniejsze kursy, czyli na silos i z silosa na skup. A reszta mnie nie interesuje. I dobra. Pierwszy przejadę się kombajnem. Jak już jestem w kombajnie, to przejadę się kombajnem, tak? Dobra, widzę, że ci tu już mają imprezę znowu. Więc zaraz szybko tutaj ustawię kombajn i zaraz im to naprawię. Stój! Dobra. Pole numer 21. 13,5 narożniki gładko, no bo tutaj omijanie wszystko mogło być wyłączone, ale nie musi.
Teraz pytanie, czy on zasapuje to drzewo? Pewnie zasapuje, więc ja muszę przejechać koło tego drzewa. I teraz dopiero mogę go puścić. A, bo to jest usechły ten rzepak. No i dobra, bo tu jest niemała impreza. Więc muszę to szybko ogarnąć. Żeby oni się tu nie pozabijali. Dobra, stój. Dobra, rozpocznij kurs, to jak muszę zrobić. Nie wiem, gdzie ten punkt jest, więc wpuszczę go. A, to jest gdzieś tu na wjeździe pewnie. A temu rozpocznę kurs. A ja nie mam. Ja nie mam kursu. Ja nie mam klucz. Ja tak sobie blokuję okno. Rozszczelnie. No. I tak to wygląda, dobra. Jak tam Render daje radę? Render daje radę. Czy ci tutaj dali radę? Niby dało radę. Przejazd do punktu jakiegoś tam. Nie wiem, te punkty są jakieś dziwne. Ale... No nie, w najgorszym miejscu. W najgorszym miejscu się znalazł. Możliwy. Dobra. 7 minut będzie skoszone. Ciekawe. Nie to. O, 20. Jak chcesz. A ten co kombinuje? Czemu tędy jedzie? Nie wiem. Podejrzana sprawa. Ten tu kosi. Ten też kosi. A ten jest pełny? Nie jest pełny. Dawaj, podjeżdżaj szybciej, bo nie ma czasu. Się czai tutaj z tą przyczepą. Pół godziny podjeżdża. Konsekwent zakończył pracę. No, także zakończył, żeś nie zakończył. Ale dobra, raz, dwa, tutaj skuszę te trzy przejazdy. Więc lepiej go i kurczę, miałem jedynkę. Więc każdy kombajnik sobie wychodził.
Raz muszę to ogarnąć. Lekson na pewno się już wysypał. I trzeba go dalej puścić. No i teraz Aleksem. Dobra, tego muszę kliknąć, żeby stał w tym miejscu. A kombajnik złożyć i puścić. Dobra, ten ma niby pół godziny koszenia, więc... Więc około pół pola będzie skoszony. No może lekko przedłuży się ci. O. On tu daje radę kosić, więc... Więc tutaj mu parę minut zostało. Obstawiam 15. No. 15 minut będzie skoszony. Nie tu trzepiesz. Na chwilę mam się. No dobra, ale ten baran się tu liczy z nim. Dobra, jest tu jej. Byłem w domu? Tak. Ile mam ten gościu w ogóle? Skąd wiesz, że to tak? Bo ja mam dwie takie same. Jo. Dwie takie same. To jedna z napisami, druga. Tak? Nie, zapalił. Babci i cioci dance jeden, jo? Co mam mówić? No niech zapali pat. Cioci dance i... Babci, no. Cioci dance i babci, jo? No cioci i babci, bo my to już wiedzą. O, jakiś prosto w VP przyzwoniony. Więc to tak mnie trochę w sumie złe miejsce by zostawił. Też żeby do tego niedorka się nie wcapował, muszę go puścić tu. I teraz powinien jakoś sobie ogarnąć Leksiona. Jak się zatrzymam, żeby ten narożnik ładnie zrobić. Bo on by tak tego nie zrobił, tylko by nawrócił, by zostawił Żyda. I dobra, Elsater stoi na skoszonym. Ten ma 40%, więc jak będzie nawracał, to... I dobra, drugie pole skoszone. W sumie może tam sobie stać, chociaż muszę zrobić tak. Wiem, co muszę zrobić. Na pewno stawić kurs na te pole. No, przecież nie mogę kosić, no bo mam owiec. Więc muszę zrobić tak. Dokładnie tak. Sam się nawet przywołał, więc muszę go wysłać. Dobra, jedź. Dobra, pojechał. I teraz tak.
generacja kursu, pole numer 20. 26 na około 13,5 obrót. Gdzieś nie obrót. Obrót. No i dalej. Wiadomo, że tego mi nie skosi. Na tym materiale, ale... Ale będę miał mieć poza odcinkiem lepsze. I dobra, tu jest ogarnięte. Leksem podjeżdża. Muszę... No dobra, może być zadafa. Muszę tylko John Deere szybko ogarnąć na drugie pole. Bez kursplaya. Na zwykłym pracowniku. Znaczy zwykłym, na tym inteligentnym. Powinien dać radę. Dobra, i wygeneruj sobie te kursy i jedź. Dobra, tu jest tank. Dobra, ten już nawrócił. Muszę zobaczyć tutaj, jak to wygląda. Niby się wysypuje. W sumie muszę iść do kombajnu. Z kombajnu lepiej widać. Czy będziemy miał pełną tą przyczepę? No, będziemy miał pełną. Czy pewnie znowu będzie miał około 40 ton i będzie miał parę procent. Przyczepie mu tam zbraknie trochę, no to wyślę go. Jak będzie miał 40 ton, no to go wyślę do domu po prostu. No dobra, a tak ogólnie to fajne żniwa. Podobają mi się. Nie było jakoś dużo problemów dzisiaj z cosplayem. Myślałem, że będzie gorzej. Oprócz tego, że ten rurę złożył mu do tego, jak już podjechał. No ale dobra, zobaczymy. Ale dzięki temu powinien już być pełną przyczepę. Będzie 30, będzie 40, 1 ton. Więc zobaczymy, jak to będzie procent. 36. To będzie jakieś 85%. To on tak nie pojedzie z tym. No dobra. Nie zatrzymaj kierowcę, tylko wyślij kierowcę do domu. Bo ty i tak teraz tu będzie... Ten tu będzie majstrował paskami, więc... Niech on sobie jedzie wysypać ten lepak. Jak ładnie przejechał ty. O to nie chodziło, żebym tak przejechał. A, to znowu tu tańcuje. Dobra, skrania jest pełna, więc pojechała, dobra. Bonsinger został przez coś zablokowany? O co się tam zablokował? Jak sobie myślałem, że on mu tą łatkę zahaczy. Szczerze mówiąc, to zapomniałem, że on jest blisko tego pola. Myślałem, że trochę dalej. Nie on zostawiłem. Ale jednak się przeliczyłem. No i dobra, zaraz widzimy. Zobaczę sobie tutaj statystyki, jak to wygląda. O, 380 ton prawie. To jest bardzo fajny wynik. Rzepaku jest 0, bo nie było nic sypanego, a jęczmienia już jest 316. Więc 450 około będzie jęczmienia jak nic. Dobra, ty opuszcz... A dobra, to jest ogarnięte, dobra. Ciężarówka wjeżdża na silos? Wjeżdża. Dobra. Jak tutaj wygląda Lexen? Lexen kosi, dobra. Dobra, pszenica 24. Dobra, oni się tam wysypują chyba. Tak mi się wydaje. Według mapy powinien się wysypywać. No i oczywiście tak było. Dobra, zrobię na szybko, tak? No i rozpocznij kurs.
Dobra, masę powinien ogarnąć. I prosto pod rurę podjechać. Pomocnik M ma prawie pełny trening. Dobra, więc zaraz. Chcę zobaczyć, jak on się to wysypie z tym basenie. Akselfo musi być rozładowany. Ale to za chwilę. Teraz będzie stał Axel, dlatego że stoi Fendt. Masz skryć pod ręki twoje, tak? Masz skryć. Telefony się urywają. Stój. Wysypię, jeszcze jeden zbiornik wejdzie. No, jeden zbiornik jeszcze wejdzie. Dobra. Te się sypią? Się sypią. Dobra, więc elegante. Tutaj chodzi, bo dzisiaj było mało problemów z tym zestawem, bo zawsze się kłócili tak, że nie mogłem tego ogarnąć. No dobra, będziemy kończyć, bo jest godzina 10 odcinka już. Znaczy godzina 7, ale no. Chciałem do końca odcinka to skończyć, ale 7 minut to godzina 15 by była. Więc aktualny stan żniw wygląda tak. Już zostało w sumie dwa całe pola do koszenia, a te są pozaczynane. Tu jest na wykończenie, więc... Teoretycznie winkę też można podnieść jako całe, no to w sumie 3 pola do skoszenia całe. No to tutaj już jest trochę mniej do koszenia, więc... Dam radę jakoś to ogarnąć. Jest parę minut i będzie ogarnięte. Myślę, że w pół godzinki będzie ogarnięte gdzieś. Pół godzinki masz max 40. Już masa i dusi. Dobra. Cintury reurby. Dobra. Ja dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, papa.